Słuchajcie, jak to jest, że tak długo jesteście w tym programie, ale znajdujecie nowe talenty? Tutaj kolejna wygrana waszego podopiecznego, więc powiedzcie, jaki jest sekret w ogóle w tym wszystkim? Słuchać, słyszeć i patrzeć oczyma wyobraźni chyba w ten sposób. A twoim zdaniem? Wiesz, to też w głównej mierze to zasługa Dominika, że on zdecydował się wybrać nas. Jak się okazało, jak rozmawialiśmy, miał to zaplanowane już wcześniej z całą rodziną, za co serdecznie dziękujemy. No ale tak jak tam co powiedział, być wrażliwym i mieć otwartą głowę, co z tą osobą można zrobić. No Dominik nas już zauroczył na etapach blind przy pierwszym spotkaniu, kiedy zaprezentował swój własny utwór jako drugą piosenkę i wtedy wiedzieliśmy, okej, okay, to jest chłopak, który kuma, umie w muzykę, jak to mówili. Czy w takim razie się wyróżniał na tle innych uczestników, których mieliście pod opieką? No powtórzę się, ale nietuzinkowy głos, rzadko spotykany u mężczyzn, nie taki rykliwy, aczkolwiek ryknąć umie. To jest niesamowite, że Dominik potrafi. I tak jak powiedziałem, nieagresywność w przekazie informacji i treści. Na spokojnie też można być wysłuchany. Spodziewaliście się, że wygra? W którym momencie? Wiesz co, no Dominik był od początku takim poważnym zawodnikiem w naszej grupie. Mieliśmy wiele takich głosów, no wiadomo jakie są zasady programu, ale coraz bardziej w niego wierzyłem z każdym występem, bo on z każdym występem jeszcze bardziej rozkwitał, czuł się pewny na tej scenie, bo to, że umie śpiewać, to wiedzieliśmy od początku, ale gdzieś tam miałem wrażenie, że nie do końca ogarnia odpowiedzialność bycia w tym programie, tą scenę, te reflektory, publiczność, presję, tempo tego programu, bo musieli się uczyć na przykład w tym tygodniu 6 utworów w ciągu 4 dni. To nie są łatwe sprawy. I z każdym występem był coraz bardziej pewny siebie, coraz bardziej cieszył się z tego, że może być na tej scenie, no a dzisiaj wygrał program.